Pomyślmy przez chwilę. Tam się kręci pierwszy. 4, 5, 6. Dokładnie to chciałem zrobić. Jeszcze chcę zatrzymać tamten na końcu. Tylko jak to zrobić? Kurczę. Tu jest zepsuta dźwignia. Bo dwa na końcach się kręcą. Może tak, najpierw zamienimy tu. Drugi z trzecim. Zobaczmy, jak sytuacja wygląda po naszej prawicy. Co się tu jeszcze kręci? Kręci się szósty. Jakby teraz szósty zamienić z pierwszym. Znaczy z piątym. I piąty z czwartym. I czwarty z trzecim. Tak. Teraz zamienimy piąty z czwartym. Jak zamienić piąty z czwartym? Tutaj. I rozwiązaliśmy chyba łamigłówkę, jeśli się nie mylę. No zobaczmy, czy udało nam się rozwiązać łamigłówkę. No cześć kochani, jestem z powrotem. Miałem mały problem, musiałem usunąć kawałek filmu, bo wyłączył mi się dźwięk, nie wiem dlaczego. Ale mimo wszystko udało się nam rozwiązać tę zagadkę. Przeszłem przez te wiatraki, tylko że znowu się włączyły. No i lecimy dalej. Doszłem już tam troszkę dalej, ale się cofnąłem specjalnie dla was. Doszłem do jakiejś dziwnej bramy i do pomieszczenia z save pointem. Zaraz wam to pokażę. No to jest właśnie save point. I tu jest zejście do tej dziwnej bramy. Już do niej zmierzam. W ogóle, o, Josh. To byłem tutaj? Byłem tutaj chyba. Josh biegnie. Aha, i tu będzie byli zaraz takie dziwne rozstąpienie się wrót. Dziwny wiatr tutaj. No właśnie, zobaczcie. I wrota się rozstąpiły. I światło gaśnie, ale my mamy latarkę. Więc nic nam nie straszne. Więc tu nie mamy już. No i właśnie to jest ten pokój. Zapaliło się światło i mała ścinka gry. I nie byłem jeszcze w tym pokoju, więc wchodzimy. Co to jest? To jest Filch tnący się tym skalpelem. No damy mu znalezioną lalkę w pokoju. Choć moim zdaniem to jest głupota. Niepotrzebna głupota. Dupa.
biedny głupiec chyba zginął. O nie, co to jest? O nie! Widzimy kolejny boss, jest to lalka Scarlet. Na razie dostaję po nogach trochę. Udaje nam się unikać na razie jej ataków. O kurcze, pierwszy raz trafiła. No i rozwalamy jej porcelanowy pancerz. Może ja nie będę komentował w trakcie tego, jak walczę ze Scarlet, bo naprawdę muszę się skupić tutaj na rozgrywce poważnie. O kurczę, prawie się obroniliśmy. Wstawaj, wstawaj, wstawaj. Walcz z nią, ona nie jest aż taka straszna. No i weźmiemy sobie napój zdrowotny. Ani razu nie trafiłeś. Walcz, rozwal ją. Zabij ją. Rozwal jej ten pancerz. O nie, wstała. Czyżby była jeszcze bardziej agresywna? Pluje jakąś krwią, nie wiem. Nie lubię rozwalać bossów z tej strony. O, ale dostaliśmy od Scarlet. Wstawaj, wstawaj, Alex. To nie może być twój koniec. Oj, ale nas tutaj nęka swoimi ciosami, Scarlet. I musimy teraz rozwalić jej pancerz chyba. Rozwal ją. Alex, chcesz spotkać brata? Czy Alex spotka swojego brata? Czy pokocha L? Czy nie wiem, czy się stanie? Dowiemy się w następnym odcinku. Pograjmy w Silent Hill 5 Homecoming. Do zobaczenia.